The disassembler cannon is welded in position on Antaeus's prow. Not quite the figurehead we wanted you to have, but unfortunately it's the best you're going to get under the circumstances. Witam wszystkich ponownie, tu znowu Płynie 7, a to jest końcówka Hostile Waters and Antaeus Rising. Wysłuchajmy po raz ostatni odprawy. Antaeus will move slowly towards the heart of the beast, giving you time to clear alien units out of the way. As she approaches the heart, both the creation engines and the disassembler cannon will switch to overload. When you hit the column, they will detonate. Matter will be created and destroyed in equal measure. Atoms torn apart. The energy released will blow this thing into a million pieces. You'll have saved humanity. You have saved humanity. Minitech have supplied you with a couple more gadgets to help you on your mission. Given the circumstances, I don't think a full brief is necessary. Captain, I don't quite know how to... Captain, neither of us know how to thank you for what you're about to attempt. But good luck. We'll be with you all the way to the end. Trochę ponury koniec dla naszej dzielnej jednostki pływającej. Okej, to jest pierwsza i jedyna misja w grze, podczas której Antaeus będzie się poruszał. No to popatrzcie na to bydle, które mamy załadowane tutaj z przodu Antaeusa. Co to oznacza? Oznacza ono to, że zajmuje nam jedną cholerną przystań, na której nie będziemy mogli produkować jednostek, a ponadto będziemy bronić się na Antaeusie przed atakującymi obcymi i będzie to nam zasłaniać widoczność, więc trochę to będzie przeszkadzać, ale poradzimy sobie z tym. Po pierwsze, pełni wyposażony behemot w dwie osłony. Czy ja chcę udawać dwie osłony? Dajcie mi pomyśleć. Tak, chcę udać dwie osłony. Pancerz i jednostkę na moduł napraw. Longbow. Powiedzmy Elroy. Chyba spodobał mu się ten szuk. Nie. Vehicle ready and on deck. Awaiting order. Tutaj go ustawimy. Drugi behemoth. Już nie będzie tego potrzebował. Ale parę doładowań mu się przyda. Parę jedno może. Czy dwa? Dużo to w sumie nie zmienia. No to jedno. I trochę pancerza. I to będzie... Paton? Dobra, okej. Nie? Unit complete. Paton on B1. Ja nie będę stać tutaj w Antaeusie, strzelać do wszystkiego, co się do niego zbliży. I co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Tak jak mówiła Crocker, mamy nową zabawkę. I ta misja byłaby... Myślę, że co najmniej trudna, gdybyśmy nie mieli tej zabawki. Okej, zobaczmy. Ma bardzo mało kadłuba, nie ma żadnych miejsc na żadne dodatki, ale co ma? No, wydawałoby się, że nic nie ma, ale kiedy wyekwipujemy ją w Warhammer, oto co nam się okaże. Biały pasek siły. Co to oznacza? Oznacza to, iż ta cholerna jednostka ma siłę ataku... Mniej więcej działa Antaeusa. Bardzo się przyda. Okej, dobra. I teraz tak szybko wzlatujemy w powietrze. I... Lecimy jak, tak wysoko jak się da. Wznosimy się. I korzystamy z... Można by to nazwać błędów w grze. Ponieważ patrzcie, co teraz możemy robić. Do widzenia. Sobie stoimy tak z bezpiecznej odległości. Jak widzicie, siłę rażenia to ma ogromną. Aha. Leci spotkanie.
Trochę dziko się tym steruje. Enemy engaged. This is flying movement. Stop them getting to Antaeus. I am one badass mother. This is Elroy. I'm under attack. Commencing attack. Repairs underway. Jeszcze tutaj podlecimy. Strzelamy do wszystkiego, co się rusza, albo i nie. Ponieważ praktycznie nic nie potrafi do nas odstrzelić. Jeżeli chcecie wiedzieć, w co obecnie strzelamy, patrzcie na ten radar na dole ekranu. To jest praktycznie nasza jedyna informacja o tym, co robimy. Jak widzicie czerwone kropki, a potem nagle zamieniają się w niebieskie, to już wiecie, że robimy dobrą robotę. Okej, dobra, ale wracam teraz do Antausa. Znowu mnie atakują. Niedobrzy panowie. Complete. Attack run commence. This is Antaeus, under attack. Bitches, this is Elroy, starting attack. Requesting aerial support. Under attack, shield holding. This is Elroy, hostile down. This is Elroy, can I have some help next time, please? This is the operating mind of the carrier. Vessel, under attack. Captain, would you mind helping me, please? Shields holding fine. Engaging hostile. This is Antaeus, under attack. I am one badass mother. Complete. Shields okay. Repairs underway. Attack run commence. Okay, tak sobie wyniszczymy wszelkie. That was tough. Attacking. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. Hostile down. Shields okay. Commencing repairs. All done. Who's next? Okej, coś zniszczyliśmy. No, jak widzicie, całkiem niezłą tu rozróbę im robimy. A, te wieże nie są najlepsze. Okej, dobra, jeszcze musimy trochę z tego postrzelać. No i tak sobie możemy spokojnie dożyć do końca tej misji. Czasu do czasu trzeba uciekać. A jak słyszeliście, już 25% minęło misji. Reabsorption complete. Za chwilę sobie zbudujemy go na nowo. Tylko... jeszcze raz. Właśnie. Ty utrzymaj pozycję. Ty też utrzymaj pozycję. MacPit tutaj. I chyba przydałoby się nam jakiegoś skaraba przynajmniej zrobić. Miałem na myśli skaraba. Przetwórnią. Dobra, Korlef, powiedzmy. Vehicle ready and on deck. Korlef ready on bay one. Attack run commence. Taken fire. Yeah. All systems back to 100%. Don't move, repairing. I am suitably impressed. Aren't I just? Do not let it affect your judgment. Dobra. Vulture z powrotem. Unit complete. Teraz lecimy na drugi brzeg. Attack run commence. Czy jest tu jeszcze parę rzeczy do zniszczenia? I've been engaged. Co teraz strzelamy?
A to jest tylko ten. Jego nie potrzebujemy. I have a confirmed kill. Attack it. Tower's growing, Captain. Port and starboard. Tower's growing to nigdy nie jest dobry. Nigdy nie jest dobry. Dobra oznaka. Okej. Coś zniszczyliśmy. Dobra, oni... Dobra, jak widzicie, robimy spory popłoch tutaj. I'm listening. Will do. Możesz się tutaj jakoś dostać. Byłoby fajnie. W sumie najlepszy byłby oczywiście Behemoth. Z jednostką przetwórczą. Z longbowem? No, w sumie nie jest taki drogi. Crocker. Tylko dobra, wiecie co? Poczekam. Nasz Anteus może odjedzie od tych dział AA. Bo coś mi się zdaje, iż ten nasz MacPi nie przeżyje zbyt długo. Okej. This is Elroy, I'm under attack. I can't get my attacker. Patton here, hostile down. Mighty fine work, I try. Let's do 'em. You're good as new. Dobra. Tak jak mówiłem, padł. Więc będziemy potrzebowali Pegasusa. Z pancerzem. Jak będzie, że Borden? Unit complete. Borden on bay 1. I've been engaged by hostile units. Teraz robimy naszego Behemota. Powiedzmy, że Lazar. Vehicle ready and on deck. Lazar on bay 1. Orders confirmed. Scavenging in progress. This is Patton. I'm taking hostile fire. Finish scavenging. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. Enemy unit destroyed. I can't take much more of this. Repair A-OK. Analyzing and repairing. This is Lazar. I've been picked up. Target collected. Patton here. Hostile down. Under attack. Shields holding. You know, you're on the clean earth with that. Please, God, no! Scavenging. You're good as new. Okay, dobra. Nieważne. Nam padł, ale ważne się na to, że... A Lazar wylądował. Tylko to się liczy. Korolev here. I'm taking heavy fire. Ransom, you'll be proud. Stand still, repairing. That was enough. I do not mind. Korolev też zaraz pewnie. Nie zamierzam już wydatować. Są ważniejsze rzeczy. This is the operating mind of the carrier. This is Korolev. Going down. Enemy down. Wyżej, wyżej. Już nie chcemy być za nisko. Tak widzicie, idzie całkiem sprawnie. This is Lazar. I'm under attack. Unit destroyed. He put up a good fight. Your mama would be proud. A votre service. Roger that. Acknowledged. Roger. Demolition underway. I'm being shot at. Scavenging complete. Bye bye. Commencing scavenging. Czy tutaj coś jest? Niszczymy wszystko. Patton here, attacking. This is Lazar. I'm under attack. This is Anteus. Under attack. Enemy unit destroyed. Repairs underway. You're not a bad little soldier. I try. Lazar here. Roger that. Confirmed.
Yes, sir. Roger. Okay. Unit engaged. Taking damage. Scavenging complete. Halfway there, Captain. I'm still being shot at. To zrób coś z tym. No nie, no zaraz ten idiota zaraz. I need some support and Teas. This is Elroy, I'm under attack. Roger to that. Still going. Captain, would you mind helping me, please? Taken fire. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. Ech. I'm catching fire here. I can't get my attacker. T-minus 7 minutes. This is Antaeus. Okay, under attack. Taking fire. I can't get my attacker. One unit down. Mighty fine work. It's all that experience. Czekaj, co teraz strzelamy? Under attack, but she's holding up. I need some support, Antaeus. Fabryka. Jedna z tych latających. Fajnie. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. Antaeus, help me out here. All holding. I have neutralized the enemy. Co tam się o nich dzieje? A, tylko flyery podlatują sobie. Bazaar here. Roger. Musimy już skawędrować chyba. I'm live. Antaeus, help me out here. This is Antaeus, under attack. Shields holding. Enemy down. This is Patton. I am attacking the structure, Captain. Would you mind helping me, please? This is the operating mine. Tower's growing, Captain. Port and starboard. I've been engaged. Bug out! Blast towers! I can't get my attacker. I've been engaged by hostile units! This is Antaeus. Under attack. T-minus 6 minutes. Co, chyba przydałaby im się trochę pomocy. Tam na Anteusie. Aha. Jakiś szybki szark. Z trochę osłoną. No, na więcej nas niestety nie stać. Mhm. Chociaż pancerza mu trochę jeszcze dowalimy. Borden. Vehicle ready and on deck. Borden on deck. Borden? Mhm. Yes, sir. Order's confirmed. Yes, sir. Roger. Nie, flyery to nie sami sobie zdejmą. Ty to zniszcz. Borden going in. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. Captain, would you mind helping me, please? Enemy down! Attacking hostile unit! This is Elroy, I'm under attack. This is Antaeus, under attack. Hostile destroyed. I can't get my attacker. You're not too bad. I hate compliments. Okay, soldier. Let's get back to business. Primary vehicle systems now in danger. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. Unit destroyed. I'm taking heavy fire. Okay, so still exchanging fire. Attacking. Trochę narzekają, że obrywają, ale w końcu i tak sobie dadzą radę. Bazaar here. Roger to that. Bazaar. Nie wiem, co ty masz z głową. Enemy unit destroyed. Scavenging. Mhm, przydałoby się trochę naprawić. Minus 5 minutes. This is Patton. Commence an attack. Okej, na pewno to już jest trochę zajęty. Będziemy musieli to zrobić w ten sposób. Bierzemy kolejne. Jeszcze patrzymy, co jeszcze możemy poniszczyć tutaj. W sumie już niedużo. O, stoją jeszcze chyba parę wieżyczek. Aha. Okej. Okay. Niszczymy wszystko po kolei. I potem spokojnie dojedziemy do celu.
Ojej, strzelają. Dobrze, panowie. Jesteśmy coraz bliżej. Ciężko trafić, to działa. Są takie małe. No ale już spokojnie, jak widzicie, ten bombowiec dużo pomaga w tej misji. A, gonił mnie. Uciekam. Tak nie mogę już ich zreprodukować. Okej, Antaeus już się zbliża na ostatnią prostą. This is Antaeus, under attack. Repairs underway. I can't get my attacker. Taken far. Borden. Kompletnie o niej zapomniałem. Order confirmed. This is the operating mind of the carrier. Vessel under attack. I can't get my attacker. Commencing attack. Hostile down. Shields okay. You're good as new. Don't move. Repairing. Unit is engaged. Unit destroyed. Not too shabby. He died with honor. You're not bad. Why? Thank you, son. You won't get big-headed now, will you? Okej. Zagrywa kolejne. To się wrócę z powrotem znowu. Niech mnie Roy ocali znowu. Przelecieli za mną czy nie? Chyba nie. This is Patton. I am engaging the enemy. Still exchanging fire. Borden. Proszę tutaj Borden przylecieć i to poniszczyć. Yes, sir. Byłoby fajnie. Okay, sir. Okej, dobra, nieważne. Wracamy popatrzeć na Antaeusa. W jego ostatniej drodze. Zaczyna się. You're good as new. Borden. Acknowledged. Unit engaged. Disassembler at 50%. Patton here, attacking. Wee, latam sobie. Creation engines holding at 90%. Creation engines approaching critical. They're going to go too early, Walker. You've got to hold them together, Church. If they don't go at the same time, this won't work. Disassembler approaching critical. Attacking! Okay, Church. Let them go. Thank you, Captain. I tak to się kończy. Enemy down! Patton here, commencing attack! It ends. The great engines of destruction are crippled. The forces of human extinction routed. You have come back from the dead, gone to hell, and given the human race back its future. Miles from here, in another circle of the island fortress that you've penetrated, there are screams. The sounds of alien frustration, the sound of a nightmare's death.
The enemy creation engine settles with a sigh, its foundations blasted, and gently collapses through the chill, unearthly air into the dark sea. Your own vessel, tested to her limits, cracks apart now, her revenant task done. The ship's creation engine drops through still fathoms to grateful rest. The two live machines, still suffused with the energy of making, lie together. And here, in the dark, something changes. The engines move closer. There is the bright and awful spark of creation in the ocean night. Terrible fire and motion in the deep. To są niebezpieczne, nieprzyjazne wody. A raczej to były nieprzyjazne wody. Okej, dobra. Tak się właśnie kończy Hostile Waters and Tears Rising. Gierka co najmniej według mnie niedoceniona przez wielu ludzi. Według mnie... Oczywiście opowiadam sobie teraz moje osobiste opinie. Fabuła bardzo mi się podoba. Na pewno stanowi o wiele większy poziom niż przeciętny w grach strategicznych, można by tak ująć. Dobry według mnie nawet temat, żeby ktoś mógł ten zrobić, jakieś książki czy film na ten temat. Oczywiście to są tylko moje fantazje, ale po prostu pomysł jest bardzo, bardzo, bardzo dobry i wykonanie również świetne. Filmiki pomiędzy misjami, głosy wszystkie urzeczone, Tom Baker jako narrator. Po prostu wszystko jest idealnie zapięte. Trochę koniec można powiedzieć, że szwankuje. Ten finał, tak jakby trochę wymuszony na siłę, ale mimo wszystko bardzo fajna gra. Sama rozgrywka również jest dosyć, jakby to ująć, nietypowa. Można by policzyć na palcach jednej ręki tego typu gry strategiczne, w których można przejąć władzę nad każdą jednostką i ją poprowadzić własnoręcznie, strzelać. No i jeszcze pomysł ze zbieraniem energii, dodawaniem modułów, które zmieniają właśnie statystyki jednostek. Generalnie bardzo fajna gra, według mnie niedoceniona. Co prawda brakuje w niej multiplayera, ale single jest bardzo fajny. Okej, dobra, popatrzmy jeszcze raz na kosmos i na Ziemię, którą właśnie udało nam się ocalić. Ziemię przyszłości, Ziemię pokoju, dobrobytu i ładu, której nie ma miejsca na wojny obcych, ani inne takie rzeczy. Ale... cóż to? Tak, 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 tak. Nie żebyśmy cokolwiek mówili, ale mamy cichą nadzieję, że to będzie... Dajemy cichą, tak jakby małą furtkę, żeby zrobić sequel. Niestety sequela tej gry nigdy nie było, prawdopodobnie nigdy nie będzie, ponieważ Rage jest firma odpowiedzialna za tą grę, że dawno zbankrutowała. Szkoda. Chętnie bym kupił jakiekolwiek kontynuację tej pomysłu, idei gry, tak zarówno jak i fabuły. Chętnie bym pograł w coś takiego jeszcze dalej. Zwłaszcza jeżeli ktoś zrobiłby całkiem sensowny multi, to byłby całkiem według mnie sprzedajny pomysł. I cóż, to było Hostile Waters, Tears Rising. Jeszcze właśnie, kino.
Zobaczcie. W ilu grach mogłoby być coś takiego jak kino? To jest po prostu pomysł genialny. Dwa kliknięcia możesz obejrzeć sobie dowolny filmik w grze. Świetny pomysł i myślę, że coś takiego powinno być w każdej grze. Okej. Jak już powiedziałem, to było Hostile Waters. Dostępne na GOG-u. GOG.com. Nie chcę reklamować za bardzo tej strony, nie mam nic z tego, żadnych profitów. Po prostu tam, na tej stronie jest mnóstwo świetnych gier. Często są promocje, których można kupić je za naprawdę śmieszne ceny. Właśnie tam można znaleźć m.in. Hostile Waters, Antifa Rising. No i cóż, chciałbym jeszcze podziękować wszystkim Wam za uwagę. Wiem, że to była dosyć nudna seria. A zwłaszcza kiedy siedziałem przez 10 minut albo przez pół godziny, praktycznie się nic nie odzywałem, ponieważ próbowałem się skupić na tym, co się dzieje na ekranie. Mam dosyć, nie mam zbyt podzielnej uwagi, za co przepraszam, ale myślę, że według mnie gra była warta nagrania. Bardzo chciałem ją pokazać, bardzo leży mi w sercu. No, bardzo ją cenię. Okej, dobra, to już ode mnie wszystko z tej strony. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, którzy dotrwali do tego momentu finału. No i cóż, widzimy się w przyszłych seriach. Na razie.